Już nie tylko Żory, ale także Racibórz i Miasteczko Śląskie. W tych miastach władze chcą wprowadzić bezpłatną komunikację miejską dla mieszkańców i to już od nowego roku. Ponadto Miasteczko Śląskie nie chce już, aby to Zarząd Transportu Metropolitalnego odpowiadał za komunikację miejską w tym mieście i chce to robić na własną rękę. Paweł Jędrusik. W Raciborzu bezpłatna komunikacja miejska miałaby zacząć obowiązywać od nowego roku. Na razie jednak prezydent tego miasta zamierza rozmawiać z radnymi, bo to oni podejmą ostateczną decyzję w tej sprawie. Mieszkańcom takie rozwiązanie się podoba. Byłbym za. Dlaczego? Bilety tylko jednak kosztują, nie? A zawsze jest jakaś taka, że o, ulga, nie? Bardzo dobrze. Bardzo, bardzo się cieszę. To spory koszt, spory wydatek, jak ktoś dojeżdża na przykład do pracy? Oczywiście. Wydaje mi się, że tak. Czyli powinny zostać wprowadzone. Tak. Jestem jak najbardziej za. Prezydent Dariusz Polowy tłumaczy, że bezpłatna komunikacja miejska to jego obietnica wyborcza, której wcześniej nie udało się zrealizować m.in. z powodu pandemii. Jego zdaniem wprowadzenie darmowych przejazdów spowoduje wzrost kosztów dla miasta o około 20%, bo taką część kosztów pokrywają wpływy z biletów, ale nie trzeba będzie płacić za kontrolę czy system sprzedaży biletów. Trzeba spojrzeć na to w ten sposób, że już dzisiaj tak trzeba przyjąć, że średnio połowa osób i tak jeździ bez opłaty, dlatego że transport dla seniorów mamy bezpłatny, ilość biletów ulgowych, z których ludzie korzystają, też jest bardzo duża, a te wpływy z tych ulgowych, one już są są znacząco mniejsze. Podobne rozwiązanie chcą wprowadzić w Miasteczku Śląskim również od nowego roku. Miasto podpisało już przedwstępną umowę na organizowanie transportu publicznego. Po uwzględnieniu bezpłatnych przejazdów jest taniej niż w ZTM. Przez 3 lata miasto będzie płaciło po 2 miliony 100 tysięcy złotych rocznie. Wypowiedzenie nas obowiązuje 3-miesięczne, więc z końcem września już takie wypowiedzenie zostało złożone. No i jak nie wiadomo co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze, te koszty, które gmina Miasteczko Śląskie ponosi z roku na rok są coraz większe. No, w tym roku dostaliśmy prognozę już na 2 miliony 600 tysięcy. Pierwszym miastem w województwie śląskim, które wprowadziło bezpłatną komunikację miejską, są Żory. I jak mówią w tym mieście, to się opłaciło. Może nie tyle pod kątem finansowym, co ekologicznym. Jeżeli mówimy o liczbie pasażerów, to tutaj wzrosty są kilkukrotne ilości tych pasażerów. Kiedy ostatni raz robiliśmy badania, porównując je oczywiście z badaniami sprzed wprowadzania bezpłatnej komunikacji miejskiej, to w tygodniu pasażerów, w zależności oczywiście od dnia i pory konkretnej dnia, tych pasażerów było 3-4 razy więcej niż wcześniej, natomiast w weekendy to są nawet 6-7-krotne wzrosty liczby pasażerów. Bezpłatna komunikacja miejska to z pewnością zachęta dla mieszkańców do korzystania z publicznego transportu. Pytanie tylko, czy przyzwyczajenie do jeżdżenia samochodem nie jest dla wielu po prostu silniejsze.